Naszym rozmówcą jest pan Andrzej Szlachta, polityk, inżynier, nauczyciel akademicki, samorządowiec, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Które z doświadczeń wyniesionych przez pana posła z wieloletniej działalności w środowiskach samorządowych, akademickich czy związkowych były najbardziej przydatne w sprawowaniu funkcji przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych? Do polskiego Sejmu dostałem się w 2005 roku. Wcześniej pełniłem funkcję prezydenta wojewódzkiego miasta Rzeszowa. Miałem wtedy do dyspozycji budżet w wysokości 400 milionów, ale miałem również doświadczenie w działalności w samorządzie akademickich. Pełniłem funkcję przewodniczącego struktur związkowych, byłem członkiem Senatu Politechniki, członkiem Rady Wydziału i te wszystkie doświadczenia na szczeblu akademickim i na szczeblu samorządowym nauczyły mnie szacunku do pieniędzy publicznych. Nauczyłem się też umiejętności dotyczących tworzenia budżetu, wydatkowania, zaciągania kredytów na odpowiednim poziomie i podczas już pierwszej kadencji pracy w Sejmie trafiłem do Komisji Finansów Publicznych i przez te cztery kadencje pracuję w tej komisji i od kilku lat jestem przewodniczącym ważnej, prestiżowej komisji polskiego Sejmu. Umiejętność wydatkowania pieniędzy w samorządzie pozwoliła mi na lepszą analizę tych propozycji budżetowych, które trafiają do Komisji Finansów Publicznych, bo na poziomie Komisji Finansów Publicznych rozpatruje się projekt budżetu państwa na kolejny rok i również przyjmujemy w Komisji Finansów sprawozdania z wykonania budżetu. I z jednej strony na budżet patrzymy jako na ten środek, który kreuje rozwój gospodarczy kraju, realizuje ważne funkcje programu partii, która rządzi, a więc w przypadku Prawa i Sprawiedliwości troska o rodzinę, troska o jednostkę, poziom kształcenia na poziomie edukacji podstawowej i średniej, troska o wyższe uczelnie, ochrona zdrowia i tak układamy priorytety, aby te wszystkie najważniejsze zadania były zabezpieczone na odpowiednim poziomie. I te ostatnie 4 lata to bardzo dobry okres dla Polski, bo rekordowe budżety w kolejnych latach, przypomnę budżet na rok 2020, który wpłynął 30 września do Sejmu i trafił do moich rąk, to budżet w wysokości 429,5 miliarda, więc rekordowy pod względem ilościowym, ale też pod względem strukturalnym. Wydatki i dochody budżetu państwa są takie same, czyli po raz pierwszy od transformacji ustrojowej mamy budżet zrównoważony, czyli budżet bez deficytu, a to było przecież marzeniem wielu rządów i dopiero w tej kadencji udało się taki budżet skonstruować, ale jednocześnie budżet rozwojowy, który zabezpiecza środki na wszystkie potrzeby, które wynikają z programu Prawa i Sprawiedliwości. W świetle wymiernych sukcesów dobrej zmiany, a w szczególności rzetelnej realizacji obietnic wyborczych, kolejna kadencja może przynieść dalszy rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia Polaków. Jakie znaczenie w tym procesie będą odgrywały finanse publiczne? Finanse publiczne są determinantą funkcjonowania państwa. Można przecież proponować najbardziej ambitne programy, programy uzasadnione, ale też abstrakcyjne, ale to jest raczej domena opozycji, że opozycja, nie odpowiadając za budżet państwa, proponuje takie rozwiązania, które są z punktu widzenia ekonomicznego nierealne. A my proponujemy takie rozwiązania i tak został skonstruowany budżet, żeby te pozycje, które są przedmiotem naszego programu, miały przełożenie na budżecie. Jeżeli ugrupowanie proponuje abstrakcyjne wydatki, które nie mają pokrycia w budżecie, to są rzeczy, które nie powinny być bez względu na ugrupowanie polityczne wprowadzane. Dlatego tak skonstruowaliśmy budżet na rok 2020, że zapewniamy dalszy rozwój gospodarczy. Zakładamy wzrost PKB na poziomie 3,7% w okresie już lekkiej dekoniunktury w Unii Europejskiej. Polska jest jeszcze w niewielkim stopniu dotknięta tą jakąś małą stagnacją w gospodarce, ale poprzedni rok
bo przyjęty został budżet za rok 2018, wykonanie budżetu i wzrost gospodarczy to rekordowa kwota, 5,1 PKB. Z takim wzrostem gospodarczym zakończyliśmy rok miniony. Obecny rok myślę, że będzie również na poziomie ponad 4% PKB, a więc zwiększamy jak gdyby bogactwo kraju. Produkt krajowy brutto w tej chwili wynosi 2 biliony 180 miliardów złotych i do tego dużego produktu krajowego odnoszone są wszystkie pozostałe wydatki. Jeżeli my proponujemy teraz, że dochodzimy w zakresie ochrony zdrowia do wydatków na poziomie 6% PKB, to ten PKB liczony jest właśnie od tej już dużej kwoty. A więc proponujemy, aby na ochronę zdrowia przeznaczyć ponad 100 miliardów złotych. A więc to są środki, które dotychczas były przedmiotem marzeń poprzednich rządów. Skonstruowaliśmy budżet dobry dla państwa. Zwiększamy wydatki na przykład na subwencję oświatową do rekordowego poziomu 50 miliardów złotych, a przejmowaliśmy w 2015 roku subwencję oświatową na poziomie 40,2 miliarda złotych. A więc we wszystkich dziedzinach życia, również w sprawach obronności, to jest 2% PKB, ustawowy poziom został wykonany. A więc te wszystkie najważniejsze obszary z życia mają dynamikę wzrostu od kilku do kilkunastu procent. A więc korzystamy mądrze ze wzrostu gospodarczego, a jednocześnie chronimy budżet Polaków, bo budżet jest, to są środki wszystkich Polaków przed deficytem. Przypomnę, że w okresie panowania rządów PO-PSL Unia Europejska wprowadziła procedurę nadmiernego deficytu, bo deficyt finansów publicznych zbliżył się do poziomu 58%, a myśmy w tej chwili, w roku ubiegłym, obniżyli zadłużenie państwa do poziomu 48,8%. A więc z jednej strony obniżamy dług publiczny w procencie do PKB i realizujemy ważne zadania społeczne, chociażby te wszystkie programy dotyczące rodziny, dotyczące edukacji, dotyczące ochrony zdrowia, czyli realizujemy ważne zadania przy chronieniu budżetu przed deficytem. Projekt budżetu na rok 2020 nie zakłada deficytu. W jaki sposób rząd zamierza osiągnąć ten cel, który był nierealny podczas poprzednich kadencji, tym bardziej, że jak to zauważył pan premier Mateusz Morawiecki, panują trudne makroekonomiczne czasy. Proszę państwa, wszystko, co jest zapisane w budżecie, jest pogłębione analizą ekonomiczną, bo budżet państwa na kolejny rok budżetowy zaczyna się praktycznie na początku poprzedniego roku. I departamenty Ministerstwa Finansów, które pracują nad budżetem, dokonały analizy na przykład dochodów, bo podstawową sprawą konstrukcji budżetu to są dochody państwa. Największą pozycją dochodową budżetu państwa to jest dochód z podatku VAT. W roku 2019 ten dochód z VAT-u jest zapisany w wysokości 179,5 miliarda złotych. To jest znacznie więcej niż w okresie poprzednich rządów, bo analizowaliśmy poprzez specjalną komisję, gdzie uciekło 250 miliardów, które powinny znaleźć się w budżecie w poprzednim okresie. I na rok 2020 ta prognoza przychodów z VAT-u jest na poziomie ponad 200 miliardów złotych, a to jest oparte o bieżącą analizę tych dochodów, bo już na koniec sierpnia tego roku wyliczono, że prognozowany podatek VAT przyniesie nie 179,5 miliarda, a 186 miliardów. I na podstawie tych pozytywnych zjawisk roku bieżącego zaprognozowano przychody na kolejny rok. Czyli mamy te wzrosty podatku VAT, nieco mniejsze dochody z podatku PIT, ponieważ podjęliśmy po raz pierwszy od wielu lat obniżenie podatku powszechnego, czyli podatku PIT z 18% do 17%.
czyli to jest zmniejszenie o 1 punkt procentowy, ale realnie to jest zmniejszenie wpłat podatkowych o prawie 6%, bo 1 punkt procentowy do skali 18 to jest właśnie około 6% obniżenia podatków. Dlatego w budżecie na rok 2020 ten podatek PIT ma niewielką dynamikę wzrostu, ale mamy też dobrą dynamikę wzrostu podatku CIT, od podatku akcyzowego i to wszystko zabezpieczyło realne wydatki zaprognozowane w budżecie na rok 2020. I zakładamy, że dochody 420,5 miliarda będą się równać w tej samej kwocie wydatką, a więc po raz pierwszy nie będziemy mieli deficytu. Wydaje się to dość abstrakcyjne, ale jeżeli uwzględni się zjawiska ekonomiczne, wzrost dochodów na podstawie tych 4 lat, to budżet na rok 2020 jest budżetem rekordowo wysokim, bezdeficytowym i jest budżetem realnym. Ma on jeszcze taki charakter inkluzywny, czyli jest to budżet powszechny, budżet dla każdego obywatela, nie ekskluzywny dla elit, tylko dla wszystkich obywateli i dlatego nasze programy sięgają polskich rodzin, polskiej młodzieży, studentów, uczelni wyższych, ochrony zdrowia, czyli we wszystkich obszarach życia mamy wzrost wydatków, zatem program, który został przedstawiony przez nasze ugrupowanie, jest programem realnym, ma pokrycie w budżecie na 2020 rok. Ale dobre zmiany regionalne w mijającej kadencji Sejmu są w największym stopniu widoczne na obszarze ziemi rzeszowskiej. Co czeka wyborców tego regionu w nadchodzących 4 latach, jeśli zwycięży Prawo i Sprawiedliwość? Budżet państwa nie jest budżetem regionalnym. Budżet państwa jest budżetem globalnym, ale oczywiście w tym globalnym budżecie są takie elementy wydatkowe, które kierowane są albo poprzez Urząd Wojewodów, albo poprzez konkretne zapisy inwestycyjne do poszczególnych regionów. Myślę, że takim największym sukcesem naszego regionu Podkarpacia jest ostateczna decyzja o realizacji tej strategicznej, takiej cywilizacyjnej drogi S19, który łączy północ Polski, a nawet nieco dalej od Kłajpedy do Europy Południowej, do Salonik. I ta droga, ten szlak szybkiego ruchu przechodzący w dużej części przez Podkarpacie, to jest taką szansą rozwojową takich regionów bardzo atrakcyjnych turystycznie jak Bieszczady. Bo jeżeli turysta będzie wiedział, że tam może dojechać drogą z prędkością 130 km, to on już podejmie decyzję, żeby odwiedzić te piękne części naszej Polski. Duże zadania inwestycyjne dla naszego regionu to modernizacja linii kolejowych. Kończymy w tej chwili duży odcinek linii kolejowej E30 w regionie tutaj od Tarnowa, tamten odcinek jest realizowany aż do Przemyśla, przebudowa dworca w Rzeszowie, duża inwestycja, połączenie 2 części miasta tunelem, a teraz trzeba pokonywać wysoką kładkę i na to idzie ponad 250 milionów złotych. Mamy tu regionalny problem zalewu na rzece Wisłoku, który to zalew jest zamulony i musimy przeznaczyć na to ponad 50 milionów złotych i takie pieniądze poprzez nową instytucję, gospodarstwo państwowe Wody Polskie zostały zabezpieczone i będziemy mieli wreszcie odmulony ten zalew, który będzie stanowił dla stolicy województwa taki teren rekreacyjny, teren, na którym będzie można uprawiać sporty. Inne ważne zadania to uruchamiamy linie lokalne, które były poprzednio wygaszane, a więc linia Mielec, Dębica, Jasło. Również mamy tutaj duże zadania w zakresie infrastruktury edukacyjnej, akademickiej. Jest duży projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego, który chce uruchomić wieloletni program rozwoju tej ważnej uczelni, największej
na południowej tutaj części Polski, również Politechnika aspiruje o dalsze środki rozwojowe i budżet państwa idzie naprzeciw tym regionalnym zadaniom i jako posłowie regionu dbamy o to, żeby wspierać te inwestycje i tak wspieraliśmy linię kolejową numer 71 Rzeszów-Ocice-Warszawa, która ma skrócić połączenie drogą kolejową do 3,5 godziny i jest teraz wykonywany ten etap elektryfikacji tego odcinka i kolejna inwestycja, która była wprowadzana na przestrzeni poprzedniej kadencji, wreszcie doczekała się realizacji. A więc z tych wielkich inwestycji to są te inwestycje infrastrukturalne. Ostatnio jest zapowiedź pana ministra finansów i inwestycji, pana ministra Jerzego Kwiecińskiego, że będzie przeznaczona kwota ponad 300 milionów złotych na ważny most w powiecie mieleckim. Bardzo duża inwestycja, która wzbogaci jak gdyby tamtą część regionu o ważny szlak komunikacyjny, o potrzebny most na rzece San.